Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy informację dnia. Zapraszam. 1 września 1939 roku Niemcy w bestialski sposób zaatakowały Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa. W rocznicę tamtych wydarzeń w całym kraju odbywały się uroczystości. Prezydent był w Wieluniu, premier brał udział w obchodach na Westerplatte. Syreny każdego roku przypominają o tragedii mieszkańców Wielunia sprzed 82 lat. O godzinie 4:40 na śpiące i bezbronne miasto spadły pierwsze niemieckie bomby. Tak rozpoczęła się II wojna światowa. Polska była jej pierwszą ofiarą. W rocznicę tamtych wydarzeń oddano hołd pomordowanym. W uroczystościach wziął udział prezydent Andrzej Duda. Ci, którzy tutaj zginęli, te 1200 osób, które poległy na skutek tych bombardowań, 1 września 1939 roku wyznaczyło naszą sytuację w II wojnie światowej. Byliśmy ofiarą od pierwszego jej momentu. Atak na Wieluń, jak mówił prezydent, był aktem terroru. To nie była zwykła wojna. Niemcy świadomie celowali w bezbronnych ludzi, nie w żołnierzy czy instalacje wojskowe. Wieluń jest symbolem terroru wojennego. Wieluń jest symbolem okrucieństwa. Wieluń jest symbolem złamania zasad. Wieluń jest symbolem tamtej wojny dla Polaków. W trakcie II wojny światowej zginęło 6 milionów Polaków. Za straty materialne nigdy nie otrzymaliśmy żadnego zadośćuczynienia. Nikt przyzwoity nie może się zgodzić na to, by po dziesięcioleciach podle oskarżać Polaków o jakikolwiek, zwłaszcza instytucjonalny, udział w zbrodniach II wojny światowej. Wobec niemieckiego terroru Polacy podjęli walkę. O 4:45 rozpoczął się ostrzał Westerplatte. Dziś w tym miejscu także zawyły syreny. Ostrzał Westerplatte rozpoczął niemiecki pancernik Schleswig-Holstein. Obrońcy Wybrzeża mieli polec w ciągu kilku godzin, wytrzymali 7 dni. Byli z pokolenia, które znało smak wolności. Żyli w Polsce niepodległej od 1918 roku, podkreślała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Obrona Westerplatte stała się symbolem wielkiego męstwa, bohaterstwa, niezwykłego patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Na Westerplatte z ust polityków polskiego rządu popłynął silny sprzeciw wobec próby napisania historii na nowo. Myli się katów z ofiarami, przypisując odmienne role tym, którzy w dramatycznych okolicznościach bronili człowieczeństwa. Podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Nie ma polskich obozów zagłady. Są niemieckie obozy. Jest niemiecka zbrodnia. Niemiecka wina i odpowiedzialność. Wskazywał minister obrony Mariusz Błaszczak. Świat nie chce pamiętać o sprawcach zbrodni II wojny światowej. Dlatego naszym obowiązkiem jest to, aby przypominać światu o faktach historycznych. Te fakty to mordowanie niewinnych, złocze w Bujnów, wszędzie tam docierał niemiecki terror. Nazwy tych miejscowości wymieniał premier Mateusz Morawiecki. To wszyscy ci gorliwi kaci Hitlera wykonywali wolę i w powszechny sposób uczestniczący w tej zbrodni naród niemiecki ponosi za to wszystko, co działo się w tamtych latach, pełną, absolutną odpowiedzialność. Wśród katów Hitlera obok gestapowców i SS byli też zwykli niemieccy żołnierze. Okrucieństwo było powszechne, podkreślał premier. Tłumaczył, że Polacy bili się o lepszy świat, wolną ojczyznę i Europę. 82 lata temu rozpoczął się jeden z najbardziej krwawych konfliktów w dziejach ludzkości. W czasie II wojny światowej życie straciło dziesiątki milionów ludzi. Jednak szczególnych strat ludzkich i materialnych doświadczyła Polska.
Przed dzień wybuchu II wojny światowej Niemcy w ramach operacji Himmler przeprowadziły prowokację gliwicką. Akcja polegała na upozorowaniu zajęcia niemieckiej radiostacji przez polskich powstańców. W rzeczywistości byli to niemieccy dywersanci poprzebierani w polskie mundury. Berlińskie radio nadało wówczas komunikat o kilku innych rzekomych atakach na terytorium Niemiec z udziałem Wojska Polskiego. W ten sposób hitlerowska propaganda obwiniła Rzeczpospolitą o rozpoczęcie wojny. Oczywiście każdy agresor chce usprawiedliwić swoją agresję i próbuje przerzucić na ofiarę. Prowokacja gliwicka zaczęła właściwie II wojnę światową, ale takich prowokacji było więcej, tylko ta jest najgłośniejsza. Mówił historyk profesor Wiesław Wysocki. Prowokacja gliwicka była wykorzystana propagandowo w przemówieniu Adolfa Hitlera w Reichstagu 1 września 1939 roku. Tej nocy po raz pierwszy polscy żołnierze regularnych sił zbrojnych otworzyli ogień na naszym terytorium. Od godziny 4:45 odpowiadamy ogniem. Równo 82 lata temu niemieckie lotnictwo nad ranem przeprowadziło nalot na Wieluń. Natomiast na Westerplatte pancernik Schleswig-Holstein zaatakował wojskową składnicę tranzytową. Wojska Wehrmachtu przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej. Rozpoczęła się największa wojna w dziejach ludzkości. Myśmy mieszkali na Pomorzu, niedaleko granicy pruskiej. No i pierwszego czy drugiego dnia już wojska niemieckie były na naszym terenie. No i się zaczęły represje, rewizje, szukanie mojego ojca, który był zmobilizowany i trzeba było po prostu uciekać. Mówił świadek wydarzeń i późniejszy uczestnik powstania warszawskiego Jan Witkowski, pseudonim Jaś. Od samego początku donoszono o niemieckich okrucieństwach. Atakowano szpitale i szkoły. Celowo bombardowano pociągi z uchodźcami i niszczono całe wioski. Były to ciężkie czasy, mówił żołnierz Armii Krajowej Janusz Maksymowicz. Całą wojnę spędziłem w Warszawie, więc te pierwsze naloty, prawda, i te bomby, no. Siły polskie zostały przytłoczone przewagą Niemiec. Francja i Wielka Brytania nie udzieliły Polsce wsparcia, łamiąc tym samym postanowienia umów sojuszniczych. Tymczasem 17 września nadszedł cios w plecy, atak wojsk sowieckich, podkreśla dyrektor Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa IPN Adam Siwek. To była pierwsza próba powstrzymania zbrodniczych systemów totalitarnych przed realizacją ich polityki. Próba nieskuteczna, okupiona ofiarami, krwią polskiego żołnierza, ale to trzeba doceniać, że to polski żołnierz próbował powstrzymać zbrodnie, próbował powstrzymać Holokaust, który później dotknął naszych żydowskich współbraci. Ludobójstwa w obozach koncentracyjnych, budowa gett żydowskich, wywózki i likwidacja polskiej inteligencji i duchowieństwa to tylko nieliczne niemieckie zbrodnie z tragicznych wydarzeń II wojny światowej, mówi historyk profesor Krzysztof Kawalec. Szacuje się, że to było około 6 milionów obywateli polskich. Szacunki mówią o 7 milionach i więcej. Polska doznała także ogromnych strat materialnych, których skutki doświadczane są do dzisiaj. Nigdy nie zrzekliśmy się reparacji wojennych od Niemiec, podkreśla szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Działa specjalny zespół, który przygotowuje przecież ocenę strat wojennych i ten temat w agendzie rozmów międzynarodowych musi być stawiany i cieszę się, że od kilku lat pod rządami Zjednoczonej Prawicy wreszcie jest poruszany. Potrzeba zaangażowania większej grupy społecznej i politycznej, aby nacisk na Niemcy był skuteczny, podkreśla politolog Jan Węgrzyn. Powinien powstać ponadpolityczny kompromis, żeby z różnych stron móc robić naciski na Niemców, żeby przypominać, że zostaliśmy bardzo poszkodowani oraz że po prostu dziejową sprawiedliwością jest to, żeby Polsce te odszkodowania zostały wypłacone. Obowiązkiem kolejnych pokoleń jest pamiętać o tragedii i bohaterstwie przodków. Szacuje się, że II wojna światowa pochłonęła życie 60 milionów ludzi. Prawdopodobnie jutro prezydent Andrzej Duda podpisze decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie części województw podlaskiego i lubelskiego. Działania rządu spotkały się z krytyką opozycji. Rada Ministrów wczoraj wystąpiła do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie z Białorusią. Pas ten obejmuje 183 miejscowości bezpośrednio przylegające do granicy z Białorusią, 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim.
Przez okres 30 dni będziemy mogli dzięki temu lepiej zapewnić jakość szczelności naszej granicy. Prezydent najpewniej jutro podpisze rozporządzenie wprowadzające stan wyjątkowy. Wtedy też zacznie ono obowiązywać. Prezydent od razu też prześle dokument do Sejmu, który decyzję może cofnąć. Posiedzenie Sejmu w tej sprawie przewidywane jest na poniedziałek, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Tak mi się na teraz wydaje, że raczej w poniedziałek, ale nie mam jeszcze potwierdzenia. Stan wyjątkowy nie powinien być uciążliwy dla mieszkańców pasa graniczącego z Białorusią, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Chcemy, żeby stan wyjątkowy był jak najmniej uciążliwy dla osób tam mieszkających. Te osoby będą miały możliwość wykonywania swoich codziennych czynności, także zawodowych. Natomiast nie chcemy, żeby była tam możliwość organizowania zgromadzeń, happeningów. Mieszkańcy terenów objętych stanem wyjątkowym w większości ze spokojem przyjęli decyzję rządu. Nie obawiają się także, że sparaliżuje on ich codzienność, mówi burmistrz Krynek w województwie podlaskim Jolanta Gudalewska. Nie docierają takie obawy. Pierwsze zdania, które mogłam dzisiaj usłyszeć, to raczej podzielanie tej decyzji. W chwili obecnej się nie przygotowujemy w szczególny sposób, nie widzimy też takiej potrzeby. Wprowadzenie stanu wyjątkowego wywołało jednak polityczną burzę. Zadajemy proste pytanie. Jakie dodatkowe środki rząd potrzebuje, których dzisiaj nie może użyć, że potrzebuje stanu wyjątkowego? I druga rzecz, jakie prawa obywatelskie mają być ograniczone i co to ma dać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Nie widzę dzisiaj potrzeby po tych przekazach medialnych wprowadzenia stanu wyjątkowego i ograniczania wolności obywateli Rzeczpospolitej, mieszkańców w miejscowościach przygranicznych. Reakcja opozycji na wprowadzenie stanu wyjątkowego jest nieadekwatna i niewłaściwa, zaznacza politolog dr Aleksander Kozicki. Ponieważ w momencie kryzysu opozycja nie udziela wsparcia tak naprawdę państwu polskiemu. Nie udziela wsparcia rządowi ani kompetentnym służbom, które mają zabezpieczyć i ustrzec Polskę przed poważnym kryzysem. Bezpieczeństwa granic nie wzmacniają takie akcje jak ta, która miała miejsce w niedzielę. Grupa 13 osób zniszczyła płot graniczny z Białorusią. W efekcie prokuratura regionalna w Sokółce skierowała do sądu wnioski o areszt dla tych osób. Jednak sąd rejonowy wniosków śledczych nie uwzględnił. To zaskakująca decyzja, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Mam nadzieję, że prokuratura złoży zażalenie na tą decyzję sądu i że sąd wyższej instancji będzie miał inny pogląd na tę sprawę i że ta decyzja zostanie rozpatrzona w zgoła odmienny sposób. Wciąż trwa także budowa ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Na polsko-białoruskiej granicy powstało już prawie 15 kilometrów ogrodzenia. Straż Graniczną wspiera około 2000 żołnierzy Wojska Polskiego. Informuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Tymczasem reżim Łukaszenki szuka kolejnych kierunków przerzucania migrantów z Bliskiego Wschodu na granicę z Polską, Litwą i Łotwą. Dlatego też decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasach graniczących z Białorusią podjęła także Litwa i Łotwa. Na terenie Białorusi przebywa najprawdopodobniej 10 tysięcy migrantów, między innymi z Iraku. Rozpoczął się rok szkolny. Dzieci i młodzież uczą się w trybie stacjonarnym. I na razie nic nie wskazuje na to, by w najbliższych tygodniach miało się to zmienić. Dla dzieci początek roku szkolnego to wyjątkowy dzień. Chcesz iść do szkoły czy nie? Tak. Rozdania w tornistrze ma to, co najważniejsze. Mazaki, ołówki, temperówkę i kredki. Pandemia wywróciła życie dzieci do góry nogami. Przez wiele miesięcy były zmuszone do nauki w domu. A w domu co? No w domu idę, wiadomo. A tam w klasie to inaczej, obowiązki inne, wstać musi, wszystko inaczej. Do szkół wróciło dziś ponad 4,5 miliona uczniów. To nowy rok szkolny, rok pełen obaw. Resort Edukacji i Nauki przygotował specjalne wytyczne i przypomina, bądźmy ostrożni. Rodzice do szkoły nie wejdą bez maseczki. Kiedyś było inaczej, można było wejść swobodnie do szkoły, teraz jednak są te maski. Zalecany jest dystans i dezynfekcja dłoni, jednak już samo przebywanie dzieci w szkole to dla nich szansa, by wreszcie zamienić komputer.
komputer na spotkanie w rzeczywistości, by wreszcie na żywo usłyszeć nauczycieli i szkolnych przyjaciół. W szkole macie pole do popisu, możecie dyskutować, możecie wymieniać się myślami, poglądami. To jest ogromnie ważne, nie bójcie się tego. Ja zawsze to powtarzam, nie bójcie się zadawać pytań. Mówiła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która wspólnie z prezydentem wzięła udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego w Kruszewie w województwie mazowieckim. Ta nauka zdalna to nie było to, co wystarczyło dzieciom i młodzieży do tego, żeby można było powiedzieć, że normalnie się rozwijam. I pod względem edukacji, i pod względem społecznym. Premier Mateusz Morawiecki, który rok szkolny inaugurował w Branicy Radzyńskiej w województwie lubelskim, tłumaczył, że nauka nie może ograniczyć się tylko do lekcji języka polskiego i matematyki. To ważne, ale to nie wszystko. Szkoła ma uczyć także odpowiedzialności, ma uczyć tego, czym jest przyjaźń, czym jest wspólnota, czym jest patriotyzm. Dlatego inaugurację roku szkolnego premier zamienił na ważną lekcję, lekcję historii w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Postawiliśmy tamę złu, które nie mogło już bez przeszkód, tak jak wcześniej, szerzyć swojego niszczycielskiego dzieła. Na razie nic nie wskazuje, że uczniowie w ciągu najbliższych tygodni będą zmuszeni zamienić szkolną ławkę na komputer i biurko w domu. Jestem przekonany, że także w dłuższym horyzoncie czasowym nie ma zagrożenia dla nauki stacjonarnej. Wracamy do normalności w szkołach. Mówił dziś minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Według zapowiedzi resortu w nowym roku szkolnym nauczyciele będą mieli więcej czasu na pracę z uczniami. Służy temu zmiana, która ma odbiurokratyzować pracę nauczyciela. Ważne rozmowy w Waszyngtonie. Spotykają się prezydenci USA i Ukrainy. Główna uwaga skupiona jest na Nord Stream 2, a także skutkach, jakie Kijów poniesie przez kompromis Amerykanów z Niemcami. To pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy w Białym Domu. Wołodymyr Zełenski spotkał się z szefem Pentagonu. Resorty obrony obu krajów zawarły umowę o współpracy. Wdrażamy przemysł obronny w celu wspierania aspiracji Ukrainy do członkostwa w NATO oraz pogłębiamy naszą współpracę w takich obszarach jak bezpieczeństwo na Morzu Czarnym, cyberobrona i wymiana informacji wywiadowczych. Mówił szef Pentagonu. Do wizyty prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych dochodzi w momencie, gdy to Kijów najwięcej stracił na porozumieniu USA i Niemiec w sprawie gazociągu Nord Stream 2. To wzmocnienie Rosji, która bezprawnie okupuje należący do Ukrainy Krym. Rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Joe Bidenem mają ostudzić napięcie poprzez ofertę wsparcia, między innymi militarnego. Mówi się o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej, no więc to z tym, że to nie są bardzo duże kontrakty. No i współpraca wojskowa, ale na tej zasadzie, że po prostu Ukraina będzie kupować sprzęt wojskowy z Ameryki. To, co oczywiście tym zawsze są zainteresowani. Tłumaczy politolog dr Rafał Olszowski. Ukraina ma otrzymać od USA dodatkową pomoc wojskową wartą 60 milionów dolarów. Pakiet obejmuje środki defensywne, czyli rakiety przeciwczołgowe. Taka współpraca to utrzymanie dotychczasowego kursu, ocenia profesor Tadeusz Marczak. To utrzymanie dotychczasowego kursu jest z jednej strony sukcesem, będzie sukcesem Zełenskiego, ale także podreperuje reputację prezydenta Bidena, no tak strasznie zszarganą przez kwestię Afganistanu. Zełenski podczas wizyty w USA już mówił o gazociągu Nord Stream 2. Wskazał, że wciąż nie jest za późno, by zatrzymać projekt. Tutaj jednak nie może już liczyć na zmiany decyzji w Białym Domu. Jedyne, co Waszyngton deklaruje, to próbę utrzymania tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Nie można się spodziewać tutaj, że nastąpi jakiś odwrót, zmiana priorytetów. Tutaj jest sytuacja jasna. Dobre relacje z Niemcami i z Rosją są dla Amerykanów w tej chwili priorytetem. Takie kraje właśnie jak Ukraina, no czy również Polska, to niestety jest w tej chwili znacznie mniej priorytetowy kierunek. Ukraina nadal liczy na wzmocnienie sankcji wobec Rosji. I teraz to wszystkie wiadomości. Dziękuję już Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.